Uwaga! Ten materiał nie zawiera treści sponsorowanych. Lista powstała na podstawie subiektywnych odczuć autora materiału i żadna z wymienionych w nim firm lub osób nie zapłaciła ani autorowi, ani żadnemu z członków administracji Bractwa Asasynów za pojawienie się w niniejszym wideo. Ponadto nikt poza autorem tego nagrania nie miał wpływu na to, co zostanie w nim zawarte. Duże i rozpoznawalne serie mają to do siebie, że poza głównymi produktami jak książki, gry czy filmy, fani raczeni są również różnego rodzaju dodatkami. Gadżety, przedmioty kolekcjonerskie, specjalne wydania wspomnianych wcześniej tekstów kultury, czy nawet odzież i przedmioty codziennego użytku, przyozdobione symbolami, postaciami czy scenariami z konkretnego uniwersum. Nie inaczej jest w przypadku Assassin's Creed. Jednak w tym materiale nie będę wam mówił o nowych puzzlach inspirowanych nadchodzącym Assassin's Creed Mirage. Nie. W tym materiale postaram się pokazać wam atrakcje, gadżety i różnego rodzaju przedmioty, które choć powiązane są z Assassin's Creed, to prawdopodobnie nigdy o nich nie słyszeliście. Zapraszam więc na przegląd 5 moim zdaniem najciekawszych gadżetów z Assassin's Creed, o których istnieniu prawdopodobnie nie mieliście pojęcia. Zaczynajmy! Loading. Welcome to the Animus. Assassin's Creed Nexus ma w tym roku pojawić się na sprzęty VR od Meta i na ten moment, z tego co wiemy, to tylko na nie. Jednak nie jest to pierwsza część Assassin's Creed przeznaczona do okrywania w wirtualnej rzeczywistości. Nasze zestawienie rozpoczyna bowiem doświadczenie VR Assassin's Creed The Temple of Anubis, którego niestety raczej nie będzie już dane nikomu sprawdzić. Firma Triotech przygotowała bowiem tę atrakcję i po 2020 roku słuch w zasadzie o niej zaginął. Pierwszym miejscem, w którym można było wcielić się w bajeka, próbującego wydostać się ze świątyni Anubisa, było Orlando. Tam bowiem we wrześniu 2018 roku atrakcja została udostępniona dla gości. W późniejszych terminach otwarto ją również w innych lokacjach na całym świecie, jednak obecnie próżno szukać jej gdziekolwiek. Nawet na stronie wspomnianej firmy, choć wciąż nie jestem pewien, czy atrakcja VR podchodzi pod kategorię gadżet, tak, VR Maze, który był wymagany do jej odpalenia, już jak najbardziej gadżetem może być. Co prawda pieruńsko drogim, jednak wciąż gadżetem. A poza tym też nie chciałbym, żeby The Temple of Anubis zostało skazane na zapomnienie. Szczególnie, że wydaje się to całkiem ciekawą propozycją. I kto wie, może kiedyś zostanie nam udostępniona wersja na VR właśnie. Ach, któż z nas nigdy nie chciał poczuć się jak prawdziwy asasyn? Co jednak charakteryzuje prawdziwego zabójcę z Bractwa? Kaptur? No, łatwo zdobyć. Miecz lub sztylet przy pasie? Zbyt łatwo zauważyć i prawdopodobnie chodzenie z takim ekwipunkiem po ulicy to proszenie się o kłopoty. Pozostaje więc ukryte ostrze. Ołówki, długopisy, różnego rodzaju pisaki. Wkładany zapasek od zegarka albo pod rękaw. Trochę wyobraźni i voilà! Mamy naszą upragnioną i charakterystyczną dla członków Bractwa broń. Tylko czy macie świadomość, że istnieją prawdziwe ukryte ostrza? Nie, nie mówię o oficjalnych gadżetach od Ubisoftu z tworzywa sztucznego, choć muszę przyznać, że niektóre wyglądają całkiem przyjemnie, a o w pełni działającym ostrzu, które można wysunąć, schować i to wszystko przy użyciu odpowiedniego ruchu. Są nawet takie, które mają działające dodatki, jak pistolet czy znana z Assassin's Creed Unity kusza. Mało tego, nie wszystkie wykonane są z tworzywa sztucznego. Przy odrobinie researchu możemy bowiem znaleźć metalowe konstrukcje. Nie są to co prawda oficjalne produkty, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by je znaleźć i kupić. Inna sprawa, że ceny tego typu akcesorium wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. A do tego należy doliczyć koszty przewalutowania, chyba że posiadamy konto w dolarach lub euro, niejednokrotnie przesyłkę, choć też trzeba uczciwie przyznać, że nie zawsze, oraz cło. Zasadniczo więc w ostatecznym rozrachunku wyjdzie nas to ciutkę drożej. Jeżeli byliście na Pyrkonie 2023 na naszym łączonym wydarzeniu z Assassin's Creed Trip, to
o ile nie mieliście własnego kostiumu, prawdopodobnie z podziwem i być może lekką zazdrością patrzyliście w stronę Kuli lub Pauliny. Wcale się wam zresztą nie dziwię, bo w końcu mowa o ręcznej robocie, która została doceniona na arenie międzynarodowej. Co jednak w przypadku, gdy chcielibyście założyć na siebie szaty asasynów, jednak wasze umiejętności posługiwania się igłą, nićmi i nożycami, najoględniej rzecz ujmując, nie są na najwyższym poziomie? Cóż, w takim wypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby takowy nabyć. Poza gotówką rzecz jasna, choć te najtańsze stroje można już znaleźć w okolicach 200 zł. Ich jakość jednak... Może nie będę się nad tym pastwił? W tym przypadku działa bardzo prosta zasada. Im głębiej sięgniemy do portfela, tym lepszych efektów możemy oczekiwać. Sam mam w planach zamówić średnio ambitny cosplay, niecały 1000 zł, choć obawiam się, że ze wszystkimi dopłatami wyjdzie mnie troszeczkę więcej. Jednak najdroższy, jaki do tej pory widziałem, kosztował tyle, że w tej cenie mógłbym na spokojnie złożyć potężny komputer gamingowy, kupić flagowego smartfona i jeszcze by mi zostało na niedrogi samochód. Biorąc poprawkę na fakt, że nigdzie nie mogę już tego kostiumu znaleźć, zakładam, że ktoś sprzedał nerkę, płuco i duszę, byle tylko go zdobyć. Nie żebym się dziwił, był bardzo ładny. Szkoda jednak, że nie z uniwersum Assassin's Creed. Choć w głównej mierze mamy do czynienia z grami komputerowymi lub konsolowymi, tak Assassin's Creed doczekało się również gier planszowych. Okej, prawdopodobnie każdy z was natknął się na Monopoly czy Ryzyko sygnowane marką Ubisoftu, jednak nie o takie gry planszowe mi chodzi. Chodzi mi o takie tytuły, które przeznaczone są do grania stricte poza naszymi urządzeniami elektronicznymi. Nie interesuje więc nas wspomniane Ryzyko, nie interesuje nas wspomniane Monopoly, nie interesuje nas także pudełkowa wersja gry Orlok. Spokojnie, nie przez wzgląd na jej jakość, a jedynie przez wzgląd na popularność. W końcu, po co umieszczać tutaj coś, co jest znane wszemi wobec? Wracając jednak do Assassin's Creed. W kolekcji znajdują się na ten moment, nie licząc wspomnianych wcześniej gier, 3 gry oraz 4 dodatki. W 2014 roku wyszło Assassin's Creed Arena oraz karciany Assassin's Creed Revolution. W 2021 roku natomiast, czyli ledwo 2 lata temu, Assassin's Creed Brotherhood of Venice wraz ze wspomnianymi wcześniej 4 dodatkami. Przynajmniej tak mówi portal Board Game Geek, któremu ufam bezgranicznie, jeżeli o kwestie związane z grami planszowymi chodzi. Zresztą wspomniane już Brotherhood of Venice zajmuje tam całkiem wysokie, bo 2214 miejsce. Dla porównania, wersje Monopoly z 2021 roku mogą pochwalić się pozycją grubo poniżej 20-tysięcznego miejsca. Pamiętacie może jeszcze 4 punkt tego zestawienia? Mówiłem w nim o ukrytym ostrzu i jego różnych rodzajach. Otóż warto wiedzieć, że istnieją również tego typu konstrukcje wykonane z klocków. Choć faktycznie nie natknąłem się na żadną dostępną do zakupu opcję, tak instrukcji złożenia tego typu akcesorium jest w internecie mnóstwo. Co prawda powątpiewam ich estetyczno-funkcyjne wartości, jednak do położenia obok oficjalnego zestawu klocków z Assassin's Creed byłyby wyśmienite. Nie? Nie przesłyszeliście się. Seria Assassin's Creed ma swoje oficjalne zestawy z klocków, wydawane pod szyldem marki Megablocks. W kolekcji znajdziemy na przykład Atak Ezio na Rodrigo Borgię i jego ochroniarzy, Edwarda sztujmującego kanonierkę, czy zestaw z Arno i Armatą. To rzecz jasna nie wszystkie zestawy, gdyż wyszło ich znacznie więcej, wliczając w to chociażby tę figurkę Ezio, którą niebawem złożę i pokażę wam na tym kanale, czy Szturm na Zamek, który akurat złożę na swoim kanale. Skupia się on bowiem na różnego rodzaju interesujących zestawach. Sorki Płaszczu to podchodzi już pod unikat i ciężko go gdziekolwiek znaleźć. Zresztą, jak większość tych klocków. Choć nie jestem pewien, czy faktycznie znajdą się w fandomie osoby, które kompletnie nie miały pojęcia o żadnym ze wspomnianych w tym materiale przedmiotów, tak mam nadzieję, że chociaż jeden z nich okazał się dla was nowością. Dziękuję wam za uwagę, specjalne podziękowania ślę w stronę patronów, bez których wiele rzeczy na tym kanale, i zresztą nie tylko tutaj, nie byłoby możliwych. Naprawdę, wasze wsparcie jest zauważalne i przede wszystkim doceniane. To powiedziawszy, żegnam się z wami, życzę wam przyjemnego dnia lub nocy, zależnie od momentu, w którym to oglądacie, i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło,
Cześć!